Witam bardzo serdecznie wszystkie panny na kanale Sarnaj Tarot, tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj horoskop na luty dla panien, także zaczynamy. Panny zodiakalne w ascendencie, w słońcu, w księżycu, kochani. Co będzie dla was najważniejszego w tym miesiącu? Najważniejsza będzie dla ciebie radość, imprezowanie, bezpieczeństwo, partnerstwo i oczywiście poprawa finansów. Także wspaniały miesiąc na rozrywkę, na bezpieczeństwo w domu, na solidne, stabilne twoje życie. Pieniądze, które będą szły, prawdopodobnie będzie to wspaniały miesiąc. No dobrze, zobaczmy, czy finanse się poprawią. Czy finanse się poprawią w tym miesiącu? Finanse są stabilne, finanse są albo korzystnie kupisz, albo coś sprzedasz. Tutaj będziesz cieszyć się ze swoich spraw finansowych, będzie jakaś nagroda, będzie sukces, świętowanie w gronie znajomych, opracujesz jakiś nowy projekt prawdopodobnie. Także tutaj jest dużo spraw korzystnych, bardzo dużo. Te finanse są stabilne. Ty jesteś i twoja rodzina, jesteście bezpieczni finansowo. Także bardzo dobrze. Uczucia, emocje, czy ewentualnie ktoś nowy się pojawi. Uczucia, emocje. Tutaj, moi kochani, tak, są te dwie piątki. W uczuciach może być oczywiście zmiana. Trzeba uważać na swoją przeszłość, tak, bo możecie sobie coś tutaj zarzucać w tym miesiącu, obwiniać siebie za to, że zrobiliście coś nie tak, może, że żeście odeszli od kogoś, tak? Że jesteście w rozsypce, tak jak gdyby. Szykuje się, moi drodzy, też w tych emocjach waszych nowy ktoś, kto się pojawi, bo tam oczywiście też było naprawdę duże świętowanie, to jest ktoś nowy, kto się pojawia. Po trudnym jakimś takim wcześniejszym, zerwanym może związku, ktoś całkowicie nowy, ktoś bardzo taki kontrowersyjny, ale to jest bardzo dynamiczny, fajny, ciekawy, nowy człowiek, który może być ciekawy, ale dla ciebie może powodować takie, tak jak ja to mówię, stany takie zapalne, czyli może być bardzo ognisty, bardzo dynamiczny i ty możesz spierać się z nim w jakimś tutaj momencie, tak? W tym miesiącu. Także uważaj na spory z nowo poznaną osobą, droga panno, bo może dojść do jakiegoś konfliktu, też nie do końca z twojej winy, tak? Ale tutaj trzeba uważać i umiejętność rozmowy, umiejętność komunikacji z tą osobą nowo poznaną będzie bardzo ważna. O, tak to wygląda. W zdrowiu na co zwrócić uwagę, kochani? Na co zwrócić uwagę, szczególnie zdrowotnie? Tutaj są drobne dolegliwości. Ogólnie jest potrzeba oczyszczenia organizmu. Możecie się oczyszczać sami, kochani. Możecie się oczyszczać u mnie. Czy białą szałwią, czy też oczyszczajcie się w różne, na różne sposoby, tak? Poprzez detoksy, poprzez picie wody, poprzez palenie białej świecy, poprzez sprzątanie, poprzez swojego otoczenia, poprzez medytację, muzykę, nowe energie, jakieś wibracje, reiki i tak dalej. Metod jest miliony na oczyszczanie.
Ja też mogę Was oczyścić zawsze, pamiętajcie o tym. Ci, którzy wiedzą, to wiedzą, jakie są moje metody. Dobrze, ale ja nie o tym, kochani. Tutaj w zdrowiu musicie uważać na uszy, gardło, struny głosowe. Może pracujecie głosem, pracujecie bardzo ciężko. Mogą być też różnego rodzaju stresy, fobie, nerwowość. Także na te rzeczy musicie uważać. No ale to ogólnie. I karty rady dla panny. Co karty radzą, kochani? Nie martwcie się plotkami, nie martwcie się przeszłością. Ktoś, kto was zdradzał w przeszłości, kto był fałszywy, to już odchodzi do przeszłości. Teraz jest dla ciebie radość, więcej szczęścia i oczywiście dużo komplementów dla was, możliwy wyjazd, który będziecie planować. I karty radzą, wyjedź gdzieś, jeśli tylko możesz, planuj swoje życie, żyj szczęśliwie, żyj kolorowo, będziesz chwalony, komplementowany, możliwa, bardzo prawdopodobna szansa na wspaniałą jakąś imprezę, integrację społeczną i nie obawiaj się, tak? Twoje życie będzie lepsze. I to o wiele. Wszystko się poprawi i nie ma takiej szansy, nie ma takiej nawet tutaj możliwości, żeby poszło coś nie tak. Wszystko pójdzie po Twojej myśli, tak? Wszystko będzie tak, jak sobie zaplanowałaś czy zaplanowałeś. Także coś lepszego się szykuje, a możliwe, że oszustwo czy jakaś osoba, która była kłamcą, to wszystko wyjdzie na jaw w tym miesiącu. Wyjdziecie obronną ręką ze wszystkiego. Pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę wspaniałego lutego. Do usłyszenia, kochani, trzymajcie się ciepło.